Proszę Państwa, rozpoczęła się defilada. Na czele lecą iskry z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Pięknie pokazują białe i czerwone dymy symbolizujące polskie barwy narodowe. Kolejnymi statkami powietrznymi będą śmigłowce Puszczyk. To są śmigłowce szkolne, na których szkolą się przyszli piloci. Zobaczymy jeszcze inne śmigłowce oraz samoloty bojowe. Całość tego powietrznego pokazu zakończą F-16. Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Właśnie lecą puszczyki. A w tle słyszą Państwo tak zwaną pieśń pierwszej brygady, czyli obecnie pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, która jest odtwarzana, śpiewana podczas najważniejszych uroczystości z udziałem wojska. Puszczyk. Lekkie śmigłowce przeznaczone do szkolenia pilotów. Następnie pojawią się śmigłowce Sokół z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Śmigłowce w ramach wsparcia operacji połączonych realizują szeroki wachlarz zadań związanych z wsparciem ogniowym operacji lądowych, przerzutem wojsk i techniki bojowej w rejony trudno dostępne oraz wykonują również zadania poszukiwania i ratownictwa. Śmigłowce tego typu brały udział w misji stabilizacyjnej w Iraku. Wspominał pan pułkownik o akcjach ratowniczych. Śmigłowiec Sokół to ten śmigłowiec, który służy w Tatrach. Tak, dokładnie. Z którego korzysta tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Jeden z najbardziej niezawodnych. I kolejny to śmigłowiec Mi-17 HIP z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Klucz śmigłowców transportowych, który Państwo widzą. Ich głównym zadaniem jest realizacja misji związanych z szybkim przerzutem wojsk w rejon prowadzonych operacji oraz ewakuacja personelu z zagrożonego terenu, w tym trudno dostępnego. Śmigłowce tego typu w ostatnich latach były podstawowym lotniczym wyposażeniem polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, m.in. w Iraku, w Czadzie i w Afganistanie. No i teraz mamy śmigłowce Mi-24 z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. To są typowe śmigłowce uderzeniowe. Te takie skrzydełka z boku to jest miejsce do podwieszenia uzbrojenia. Bardzo dobra, sprawdzona w wielu sytuacjach bojowych konstrukcja. Oczywiście produkowana jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Sławę swoją zawdzięcza m.in. wojnie w Afganistanie. Nazywano je wtedy ognistymi rydwanami z Afganistanu. Dokładnie tak. No i teraz nasi Państwa, sojusznicy. Black Hawki z 12. Brygady Lotnictwa Bojowego Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Dwa amerykańskie śmigłowce wielozadaniowe UH-60M Black Hawk. Te lecące nad Alejami Ujazdowskimi należą do stacjonującej na co dzień w Niemczech 12. Brygady Lotnictwa Bojowego Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. A obecnie kilka takich śmigłowców stacjonuje w 12. Komendzie Lotniska w Mirosławcu, ponieważ ich załogi obsługują, wspierają szkolenie polskich i amerykańskich spadochroniarzy oraz pododdziału piechoty kanadyjskiej na poligonie w Drawsku Pomorskim. A na tle nieba już widzimy bryzy. Samoloty
wykorzystywane wielozadaniowe krótkiego startu i lądowania, przeznaczone do transportu żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków, ewakuacji rannych. Nie zabraknie też oczywiście potężnych maszyn transportowych. Dokładnie, będziemy widzieć kasę 295, czyli C-295 kasa oraz C-130 Herkules, jeden z najpotężniejszych transportowców masowo wykorzystywanych w wojskach. Dzień i noc. Kolejne samoloty, które zbliżają się do trybuny, to samoloty transportowe kasa C-295. Kasa to jeden z najnowszych nabytków polskiego lotnictwa w ostatnich latach. To jest średni samolot transportowy przystosowany do desantowania żołnierzy, transportu rannych, ładunków. Masa tego samolotu to 18,5 tysiąca kilogramów. A zasięg z ładunkiem 2300 kilometrów. Do tego samolotu załadować można 9250 kg ładunku, bądź 49 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Czyli prawie kompanię można zrzucić. No i Lockheed C-130 Hercules trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Jeden z największych czterosilnikowych samolotów transportowych. Tutaj już możemy zapakować 92 skoczków. Niebo przetną również samoloty PZL 130 Orlik. Tak, to są samoloty, które reprezentują czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego, przeznaczone głównie do szkolenia pilotów. Mimo że są to samoloty śmigłowe, ich możliwości pomagają szkolić pilotów samolotów odrzutowych. Notabene doskonałe umiejętności wielu polskich pilotów, nie tylko pilotów wojskowych, ale także tych, którzy obsługują maszyny pasażerskie, bierze się stąd, że swą przygodę z lotnictwem zaczynają od szybowców, a te wymagają niezwykłej precyzji. Na pewno. No i proszę Państwa, to są samoloty bojowe. Su-22 i MiG-29. Myśliwsko-bombowy samolot lotnictwa frontowego to właśnie Su-22 M4, oznaczenie NATO Fighter. No i duma polskiego lotnictwa.